Dzisiaj mamy 5 maja. Znajdujemy się w nowej, wspaniałej sali koncertowej w Szkole Muzycznej imienia Jana Kiepury. Coś mi... Jest. Nie. Czyli jak dużo, ile jest tutaj miejsc łącznie? Ile jest, ale ile jest? 511. 511, w tym 4 osoby niepełnosprawne i jeszcze druga jakaś sala kameralna na 167 osób. No nie, naprawdę, no coś fantastycznego. To jak teraz nie będzie porządnej ogólnopolskiej imprezy muzycznej, to ja nie wiem. Teraz można przenosić z tej krylicy ten festiwal kiepurowski. No, musimy pomyśleć. Bo tam nie bardzo coś krylica z dalszym jakby kontynuacją tego festiwalu. Szkoda. No ja taki właśnie pomysł kiedyś rzuciłem, żeby przenieść. To nawet wyborcza pisała swego czasu. Ale gdzieś to zmarło. Mogą być i równoległe dwa koncerty, bo jednak na Kiepurze można budować markę też. To jednak jest ta sanatoryjna, nazwijmy taka okolica kurortka. No tu jest, jesteśmy na balkonie. Gdzie jeszcze są dodatkowe miejsca. Jak widać, sala jest olbrzymia, przepiękna, świetnej... Przy tym projekcie jest bardzo ładnie wygospodarowana sala. Nie, naprawdę, jest taka olbrzymia... Tak, bardzo ładnie. Kubatura, to wszystko w drewnie. Jak specjalne gatunki, aż widzę jakieś takie są otworki specjalne. Tak, to są specjalne, proszę pana, akustyczne płyty ze Szwajcarii sprowadzane. To jest bardzo drogie. Akustyka jest przepiękna tutaj. Facet na trąbce zagrał to dynamit. No, w Sosnowiec w końcu ma piękną salę koncertową. Brawo.